Siema, hejo, słuchajcie, no niestety Tomek nie będzie miał Kajosa 250, te czwórki, dlatego że po prostu wzięliśmy go na handel. Zastanawiał się, czy go brać, czy go nie brać, jednak wyszło, że za drogi sprzęt. Tomek sobie będzie zbierał na, nie wiem, jakąś, nie wiem, może 500, może 450. Wkręcił się w czterosuwy, mówi, że dwusuwa nie chce. Kajo, te cztery by mu pasowało. Ale no niestety, no sprzedajemy po prostu z bólem serca, sprzedajemy. W niedzielę go wywozimy, zawozimy do Wrocławia. Klient pewny po prostu już. Klienta mamy pewnego i no niestety, no zejdę na dół, pokażę wam jeszcze to Kajo T4, odpalę go. Trochę poopowiadam o tym Kajo T4, czy to warto kupić, czy nie warto kupić. Ale no niestety, no Tomek nie będzie miał Kajo, nie będzie miał tego motocykla. Jesteśmy na razie handlarzami. A szkoda, szkoda. No fajnie by było, jakby Tomek miał jak najszybciej motocykl. Fajnie, fajnie bym go trochę podszkolił, byśmy fajnie pojeździli to tamto. Fajne gleby by miał na pewno na początek, czyli no nie życzę mu gleb. W ogóle na początek nie życzę mu gleb, dopóki nie kupi sobie buzera, ochraniaczy i tego typu rzeczy. Na łokietników chociażby nawet, bo to pamiętajcie, jak się robi glebę, to się leci rękoma do przodu. No, no kask ma, buty ma, spodnie ma, ale ochraniacze jeszcze mu są potrzebne, no i buzer. No już raz się przekonał, jak się wywalił na Kajo 180 tak do tyłu i tam po prostu tylko kamienie były, on lekko spadł, ale mówi, że poczuł to, poczuł strasznie, kamienie poczuł na swoich plecach. Dobra, zejdę, pokażę wam Kajo T4. Robię odpalanko jeszcze przed sprzedażą. Czyli tak, stacyjeczka. Stacyjka, sanie, palimy go, pali na dotyk. Opowiem trochę o zacznę może od, no tak, rozrusznik, hamulce tarczowe przód, tył, osłony na tarczę, Kajo T4 ma, zawieszenie regulowane, miękkie plastiki, można się glebnąć niesamowicie, to się wszystko zawija, nie pęka, wszystkie plastiki są bardzo giętkie. Co jeszcze? Hamulce. Hamulce dobre. Wydeszek prawie wygląda jak akrab. Ładnie brzmi. Nie radzę kombinować z wyciąganiem wszystkiego z środka albo zamienianiem na jakieś chińskie akrapy. Zostawić po prostu to, co jest. Jest to naprawdę dobry wydech. Daje dużą moc. Licznik motogodzin, powerbomba, właśnie te czwórki mają tą powerbombę i przez to mają moc większą. Zawieszenie tył, regulowane, przód regulowany, tak jak tu widzicie opony. Jeszcze mają włosy, niezjechane w ogóle, nówka sztuka. Siedzenie też niczego sobie, nawet tutaj jest napis Kajo na siedzisku. Trochę jest kłopot z rozkręcaniem tych plastików. Trzeba się trochę namęczyć. O, stacyjkę wyłączymy, żeby akumulator nam się nie wziął. Wymieniliśmy tutaj akumulator na zwykły. A był w oryginale żelowy, ale żelowy po prostu nie wytrzymał, dlatego że tutaj ładowanie, tak jak sprawdzaliśmy, ma 14,4,
to jest za wysokie jak na taki akumulatorek żelowy. Akumulatorki żelowe mają tylko jeden wylot tych gazów, które tam się wytwarzają i być może, że tam się zapchał i napuch, a tutaj w tych są dwa te zawory bezpieczeństwa, gdzie po prostu to, co wszystkie gazy, które się wydzielają w akumulatorze, po prostu mają gdzie wyjść. No bo tak, bo tam cały czas się dzieje, tam cały czas pracuje, tam się gotuje. Skrzynia też, bardzo fajnie skrzynia pracuje, to wszystko ładnie chodzi. Lepiej biegi tutaj wchodzą niż u mnie w becie. Nie wiem, z czego to wynika, no ale... Zresztą ja nie spotkałem się ani z MRF-ą, ani z Kajo, gdzie po prostu coś tam z biegami było nie tak. No co, motocykl ma, jak ubraliśmy, 3,5 motogodziny, my do 4 dobiliśmy, jak go tak odpadaliśmy, sprawdzaliśmy. No zacnie to wygląda, jak na początek przygody z motocyklami. Mi się wydaje, że to jest dobra opcja. Ktoś nie chce dużo inwestować, tylko po prostu sobie kupić. Zawsze to dobrze sprzeda. O, tutaj patrzcie nawet na tych, wszędzie skarpety są pozakładane. Oryginalne Kajo na tył też. Motocykl lekki 103 kg. 103 kg. Ja bym powiedział, że to jest 107, 110. Ale to i tak jest lekki motocykl w porównaniu do innych. No ale Tomek co, obejdzie się smakiem. Nie będzie miał Kajosa. A szkoda, szkoda. A tak chciałbym już z nim pojeździć, no. A ile filmików by było? Nie, Tomek, ile filmików nas ominęło ze sprzętem, ale kupisz, spoko. Tomek uzbiera, kupi sobie. Mi się wydaje najpóźniej listopad. Może i październik, ale zobaczymy. No to lada moment, ile? 2-3 miesiące? No dwa. 2 miesiące i Tomek będzie miał już swój sprzęt i będziemy zasuwać z Blekiem. Nie, Tomek? No, Kuba też zadowolony będzie. Nie, no naprawdę, jest porządny motocykl, kawał klamota. To szkoda, że nie zostaje u nas. Ten, kto go kupi od nas, będzie naprawdę zadowolony. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.